witam Państwa i zapraszam Panią Beatę Stasińską, która występuje tutaj trochę jako obywatelka kultury, inicjatorka tego ruchu, ale też jako współzałożycielka, czy lata redaktorka naczelna wydawnictwa Wawy, ekspertka od polskiego rynku książki, jeśli tak wybiórczo mogę przedstawić. Maciej Maryl, literaturoznawca, socjolog, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej, zastępca dyrektora do spraw ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN oraz Piotr Toczyski, socjolog z Akademii Pedagogiki Specjalnej, ale też współautor badań czytelnictwa realizowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Więc w takim gronie zaczniemy dyskusję. Ja przyznam, może to niezbyt elegancko zabrzmi, ale oczywiście ogromna szkoda, że nie ma z nami doktora Chytkowskiego, ale też chciałbym, żebyśmy się trochę odnieśli do tych badań, tak, o których Małgosia Kisielowska mówiła, ale też, no właśnie, trochę chciałbym, żebyśmy zaczęli tak może prowokacyjnie, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o badania Biblioteki Narodowej, to chociaż ich nie widzieliśmy, to pewnie wiemy, jakie one są, tak? Bo one od lat budują dosyć podobną narrację, tak? Że jest coraz gorzej, Polacy nie czytają, to wszystko wygląda fatalnie. I zastanawiając się nad tym, jak zacząć ten panel, to właśnie pomyślałem sobie, że tutaj mamy trochę takie dwie bramki, dwie ścieżki, tak, którymi możemy podążyć. No jedna to jest właśnie wejście w tą opowieść, która też, i to pewnie miałoby duży sens, skleiłaby się z tym, jak wygląda, nie wiem, stan polskiej demokracji i tak dalej, czyli pomyśleć o czytelnictwie jako podstawie też, nie wiem, demokratycznej sfery publicznej, ale równocześnie moglibyśmy, nie wiem, no ja też przed dzisiejszym spotkaniem z Państwem przypomniałem sobie taki tekst Petera Stotternika z 1999, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca, który no właśnie tak pod koniec XX wieku w niemieckiej akademii wywołał gigantyczny skandal i konflikt Stotternika z Jürgenem Habermasem. To był tekst o tym, że kultura literacka się skończyła, że już nie ma co pudrować trupa, że media elektroniczne są tym, co kształtuje dzisiaj sferę publiczną, co kształtuje dzisiaj człowieka. Nie ma powrotu do czasu kanonów, więc może chciałbym, żebyśmy zaczęli właśnie od odniesienia się do tej myśli, ale wiem, że Piotr Toczyski też, właśnie chciałbym, żebyś powiedział też trochę o badaniach, które robiliście w OPI, bo wiem, że rozpoznania z tych badań były trochę inne niż rozpoznania z badań Biblioteki Narodowej. Może od tego w ogóle byśmy zaczęli, może tak? Dobrze? Stąd? Fajnie, też ciągle sobie nawet rozwiązałem. Jest coś takiego w badaniach czytelnictwa w Polsce, że mamy niedefiniowane w ogóle to czytelnictwo, to jest pierwszy powód. A drugi jest taki, że mamy dwa samochody, albo inaczej, dużo samochodów, które jadą dwoma właściwie silnikami. Te silniki wychodzą z dwóch fabryk. Jedna fabryka to jest Instytut Badawczy, który realizuje badania dla Biblioteki Narodowej, a drugi silnik to jest należący do Instytutu, który realizuje swoje statutowe badanie, nazywa się CEPUS. Rozbieżność między wynikami tak zwanego rocznego wskaźnika czytelnictwa, ile książek w ostatnich miesiącach czytaliśmy, czy też w ogóle cokolwiek czytaliśmy, to jest tak mniej więcej 20 punktów procentowych. To znaczy, że mniej więcej co piątego Polaka nie udaje nam się uchwycić. Po to, żeby przybliżyć się trochę do prawdy, co jest pewnie jakąś taką misją nauki, jak ją sobie wyobrażamy, społecznej, zrealizowaliśmy jakiś czas temu w takim instytucie badawczym, też państwowym, korzystając z jednego z tych silników, ale przyglądając mu się bardziej wnikliwie i dostarczając własny kwestionariusz, jakby wsadzając własnego kierowcę, jak to działa. Kierowcą w tym przypadku jest zazwyczaj badacz. Tak sobie to właśnie wyobraziłem, jak słuchałem tej opowieści o wywiadach i dzienniczkach. A rodzajem pasażera jest Ministerstwo Kultury w tym przypadku, dlatego że ono płaci za to wszystko badanie. I dostaje corocznie, zawsze w styczniu, wynik CBOS-u, a co dwa lata gdzieś tak jesienią wynik Biblioteki Narodowej. Po drodze jeszcze zaprosiło Izbie Przemysłowo-Handlowej
wydawców za zrealizowanie podobnego badania. To jest takie tło, na które ja z reguły takie badania czytelnictwa rzucam, po to, żebyśmy wiedzieli, że de facto nie wiemy o tym samochodzie za wiele, w którym właśnie jedziemy, dokąd jedziemy, dlatego że z reguły nie zaglądamy pod maskę. Wsiadamy trochę do tego jak do Ubera, tak? Słuchamy takich opowieści jak tam, patrzymy pewnie w międzyczasie jednym okiem gdzie indziej, wysiadamy w jakimś tam miejscu. Nawet nie wiemy zawsze, czy dokładnie w tym, bo ten czuł jest, niekoniecznie musi świetnie zadziałać, tak? To jest coś takiego, że jako badaczowi społecznemu, który zestawił kiedyś te badania, robiłem w piśmie, który Maciek redaguje w tekstach drugich, taką tabelkę przedstawiłem, gdzie pokazałem jakby te rozbieżności w wynikach przyjrzenia się dokładnie próbom, na których to było robione, przyjrzałem się sposobowi, w jaki pytania były stawiane. Wstyd mi trochę, że tak to wygląda. Już od 10 lat powinniśmy mieć tę metodologię przedyskutowaną nieco bardziej wnikliwie. To jest taki pierwszy punkt. Drugi, realizując to takie badanie, o którym nie powiedzieli, że ono jest rozstrzygające, ale które nieco miało nas przybliżyć do rzeczywistości, osiągnęliśmy wyniki dość podobne do tych, które tu słyszę teraz. To jest też pewnym argumentem za tym, że i na hulajnodze można dojechać, tak, ponieważ nie ma dużej próby, nie ma tych 2 czy 3 tysięcy, jest kilka osób, jest pewna wnikliwość. Ta hulajnoga doprowadziła mniej więcej w to miejsce, gdzie duży zespół badaczy z CBOS-u na bardzo dużej próbie, z bardzo dużym budżetem, z dużym narzutem owej Izby Przemysłowo-Handlowej zrealizował badanie, czyli myśmy jechali czymś rodzajem, że nie Ferrari, tak, ale porządnego samochodu. Państwo jechaliście czymś zbudowanym we własnym garażu, nawet nie wiem, czy tam był silnik, ponieważ to nie było ilościowe badanie. Natomiast to jakieś podobne miejsce i chyba tym skończył ten prowokacyjny wilka. Tak to zaproszenie do prowokowania proszę. Nie, tak, no właśnie nie wiem, jak teraz już odbić się od tej prowokacji, bo już widzę pani Beaty minę. No bo tak, oczywiście też pytanie, tutaj pewnie będą nam się w ogóle przewijać wątek badawczy z wątkiem polityki kulturalnej, tak? I też takiego myślenia, że jednak pewnie pewne założenia, jeśli chodzi o politykę kulturalną, być może niezależnie od badań powinniśmy mieć, tak? I to jest pytanie właśnie, no możemy tak i ja to trochę wywołałem, tak jak w tym duchu mówiłeś, tak? Że trochę mamy pewne założenia, dla których badania dostarczają amunicji, tak? To jest ten samochód, który trochę może jest zbudowany, streamingowany pod tym kątem, próbuję jakoś niezdolnie tą tak metaforę ciągnąć, żeby on jechał tak jak powinien, tak? No ale właśnie pytanie, nie wiem, to może Maciek jeszcze, tak? Jakby jeśli chodzi o, bo wiem, że też tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że masz ochotę też w ogóle trochę zaatakować to myślenie właśnie, no to nieustające powtarzanie tej myśli, że z czytelnictwem jest coraz gorzej i to straszne. No też może to strasznie. Właśnie próbowałem teraz tak ad hoc wymyślić jaką też opowieść, żeby się odnieść do metafory samochodowe, ale może już nie będę próbował, bo to może się coś strasznie skończyć. Natomiast jedno, co jest też tak jakby, jeśli chodzi o badanie czytelnictwa i ich założenia, to znaczy, no po pierwsze, badania są ważne, wiemy, że na przykład odwołanie dyrektora Instytutu Książki, jakby z argumentu był spadek właśnie czytelnictwa, więc na tym czytelnictwie czyli w polityce kulturalnej zależy. Natomiast tutaj powstaje pytanie o to, czy to rzeczywiście jest jeszcze kategoria, która coś nam mówi, tak, bo to jest jakby, no cóż, no rzucamy, czy tam to Ferrari, czy już jak hulajnogą i widzimy mniej więcej to samo, to znaczy właśnie może ludzie, część ludzi czyta, część ludzi jakby nie czyta, jakby to nam z ilością tych badań wychodzi, ewentualnie jeszcze listy lektur nam to generuje. No, wiecie Państwo pewnie, że tam zawsze w pierwszej dziesiątce jest Pan Tadeusz i tak dalej, bo oczywiście badania prowadzone są od 15 roku życia, więc dzięki temu tam jeszcze młodzież szkolna podbija te wyniki. Natomiast to jest takie pytanie, czy rzeczywiście to spojrzenie jeszcze coś mówisz, takie pytanie, ile książek czytasz, a co to znaczy w ogóle, ile książek czytasz, czy jakich książek, bo
też się liczy, bo nie wiem, książka kucharska, którą przeczytałaś, w sensie, czy ona czyni mnie lepszym człowiekiem, w tym sensie, jak tutaj zagraiłeś budowanie wspólnoty, no nie wiem, być może, natomiast te badania właśnie są, zakładają po prostu immanentnie, że każde po prostu przeczytanie sztuki, tak względnie chyba 6 sztuk, bo to się zmieniało też w ciągu lat, jak tutaj jest prawdziwym czytelnikiem, no od 7, teraz to jest 6, jak 6 książek przeczytam, to jestem prawdziwy, jakby na tej rzeczy jestem czytelnikiem, jakby a później intensywnie, tak, no, ale to może być, nie wiem, 6 małych groszy, czy trochę tak oczywiście popycham do absurdu, natomiast ja bym to właśnie trochę odwrócił, czy pierwsze jest pytanie, czy my kiedykolwiek jakoś tak strasznie czytali, no i oczywiście te wskaźniki bywały lepsze, jak ja pamiętam, nie wiem, badania z lat 70. Wnuka Lipińskiego na przykład, też nie przytoczę liczby, bo nie pamiętam, że były lepsze te wskaźniki, natomiast też była zupełnie inna sytuacja medialna, znaczy, krótko mówiąc, rola literatury była jednak mimo wszystko, znaczy literatury, książka była jednak mimo wszystko głównym przekazem i jakby cytowały, że to jest to Gerdajka sprzed prawie 20 lat, no teraz jeszcze 20 lat później, to jakby nieco anachronicznie brzmi, jakby tak jak przywiązanie się tylko i wyłącznie, nawet nie mówię o książce jako czymś drukowanym, ale też na przykład książce jako w formie elektronicznej e-booka, na przykład też takiej zamkniętej, no powiedzmy, że to można traktować równorzędnie, natomiast wielość form jakby i sposobów, w jaki my uczestniczymy teraz w kulturze, jak to skłania do namysłu, czy te badania, właśnie czy tych badań nie otworzyć powiedzmy na inne typy tekstów. No, Biblioteka Narodowa trochę idzie w tym kierunku, to znaczy włączyli badanie dłuższych tekstów czytanych w sieci, natomiast nie badają tworzenia tych tekstów, nie badają obiegu forum na przykład audiowizualnych. To znaczy pytanie też jest takie, czy jak porównać formę właśnie pisemną książki z kultury druku, na przykład z dzisiejszymi bardzo popularnymi filmami youtuberów, tak, którzy prezentują coś, co można nazwać jakimś takim krótkim multimedialnym esejem, taką wypowiedzią, która mogła być kiedyś spisana, obecnie funkcjonuje właśnie w takiej kulturze, w kulturze cyfrowej. Więc ty też nie chcę tutaj już może urwę, żeby żebyśmy się rozmawiali. Natomiast to moja chyba główna uwaga była taka, że być może powinniśmy się spojrzeć też na te inne formy, na jak się skupić, ale być może to tak jak pani profesor też sobie wypowiedzi, że to jest badanie powiedziała, być może to jest właśnie moment, żeby skupić się właśnie na tych, którzy korzystają, czytają, żeby zobaczyć, co z tym robią, jak to wykorzystują i ewentualnie to później można przedstawiać jako pewien, powiedzmy, wzorzec takiego, że powiedzmy, aktywnej kulturowo, jeżeli naszym celem jest aktywizacja tych nieaktywnych, ale to jest taki cel, powiedzmy, już ma takie założenia, że chcemy kogoś zmienić. Ja też myślę, że to jest w ogóle ważne, żeby te badania czytelnictwa, w ogóle tą dyskusję o czytelnictwie wpisać w szerszy kontekst, później pewnie będzie okazja chociażby do dyskusji. Tak niedawno miałem premierę i dużo było zamieszania wokół raportu Instytutu Kultury Miejskiej o hierarchiach kulturowych, gdzie no właśnie, też po raz kolejny, bo to badanie znowu się wpisywało, ten raport wpisuje się też w pewną taką budowaną jednak od lat w różnych badaniach w Polsce opowieść o tym, że trochę jednak praktyki kulturowe, tak nie tylko zmieniają się praktyki kulturowe, ale też one się jakby no, odklejają od struktury społecznej, tak? Że to już nie jest taka historia z Bourdieu, że elity aspirują, no właśnie tak aspirują chociażby do uczestnictwa w kulturze literackiej, tylko no właśnie no, pytanie, czy coś się popsuło, czy coś się zmieniło, no i w tym wszystkim ciągle znowu pozostajemy z takim, no może banalnym, ja tak panią Beatę pewnie poproszę o głos, ja to sformułuję może w banalny sposób, dlaczego jakby ciągle mamy wierzyć, że książka jest wartością samą w sobie, tak, dlaczego państwo, jeśli chodzi o politykę kulturalną, powinno wspierać, nie wiem, no teraz znowu trochę przestrzelę pewnie mówiąc, nie wiem, powinno wspierać rynek książki, a nie produkcję lepszej jakości serialu. Mi brakuje na przykład dobrych seriali o historii Polski. Tak. Zagadam po pisowsku. Chociaż
nie jestem zwolenniczką tej pełni. Powiem tak, to, że są tak różne i niedoskonałe badania czytelnictwa w Polsce i to, że tak naprawdę chyba najlepiej rozpoznane są potrzeby klientów wielkich korporacji w Polsce przez takie firmy jak Philip Morris, może one były, są w stanie znacznie dokładnie określić potrzeby i hierarchię tych potrzeb kulturowych niż wszystkie ośrodki badawcze w Polsce zajmujące się tym zagadnieniem, no to jest dramat, tak? To jest wielka porażka nasza. Ale to też fantastycznie rozgrzesza kolejne ekipy rządzące Ministerstwa Kultury, Edukacji i Nauki, bo tutaj rzucono ten temat pięknie do Ministerstwa Kultury, ale Ministerstwo Kultury nie jest władne nic z tym zrobić. Tak długo, jak nie będzie sprzężone z programem edukacyjnym, prawda, i jak to nie będzie jeszcze wsparte działaniami regionalnymi, czyli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego musi pracować razem, bo z tego się nie ruszy. Więc ta sytuacja zawieszenia i podawania sprzecznych danych wszystkim służy, tak? Bo narzekamy albo mówiliśmy to przez pierwszą dekadę demokratycznej Polski, że ja czytam, więc wszyscy moi znajomi czytają, są te opowieści o tym, że Polacy nie czytają. Ja pamiętam takie reakcje. Prawda jest taka, jeśli mogę przy tych wszystkich niedoskonałych danych oceniać poziom czytelnictwa w Polsce, to oczywiście, że ten lament, w którym ja też brałam udział, to mówię otwarcie, przyznaję się do tego, że z czytelnictwem w Polsce jest źle. On miał taki walor polityczny, tak? Bo pokazywał jedną rzecz, że po pierwsze pewien koniec mitu inteligenckiego, tak? Że oto książka jest ważna i to, co robi polska inteligencja, w jakiś sposób rzutuje na wybory i praktyki kulturowe innych warstw. Po pierwsze, jeśli to miało miejsce, to w znikomym stopniu najpewniej, ale badania są niedoskonałe. I trzeba się z tym faktem pogodzić, tak? A już na pewno nie mamy z tym do czynienia w ciągu ostatnich 25 lat. Ułomne, ale jednak badania praktyk kulturowych klasy ludowej pokazują, że mamy do czynienia z jakimś gigantycznym, trwającym dziesięciolecia rozbratem między warstwą wykształconą w Polsce, a tym, co wybierają z tego koszyka kultury, albo jaką kulturę sobie tworzą tak zwane klasy ludowe w Polsce. Co więcej, te klasy ludowe z pokolenia na pokolenie w rodzinach przekazują pewien rodzaj traumy i urazu do pewnych wyzwań edukacyjnych, tak? Czytanie i przechodzenie kolejnych barier w edukacji jest traumą, którą rodzice często chcą oszczędzać swoim dzieciom. W XXI wieku te badania zostały zrobione w Polsce, proszę Państwa. I to jest drama. To jest trochę obok tematu konferencji, bo mówimy o uczestnictwie w kulturze, kompetencjach cyfrowych, ale ja bym sobie zadała i rozdzieliła jednak te dwie rzeczy, a mianowicie kompetencje cyfrowe i kompetencje kulturowe. Bo one, te rzeczy mogą stać bardzo często w sprzeczności. I wydaje mi się, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to oczywiście zmienia się sposób korzystania z tekstu, ale to są wszystko narzędzia, tak? Natomiast jedna rzecz się nie zmienia, to jest dramat, mianowicie nie wzrasta liczba osób czytających dłuższe teksty. I to jest poważne zagrożenie cywilizacyjne dla polskiego społeczeństwa i wyzwanie, obowiązek ludzi sprawujących władzę, z którego to obowiązku te kolejne jakby się nie wywiązują. Uważam, że to są wszystko ruchy pozorowane, wprowadzone na program rozwoju czytelnictwa, ale po pierwsze pod naciskiem obywateli to zrobiono, po drugie już obywatele nie mają absolutnie żadnej władzy nad tym.
kontroli nad tym, w jaki sposób te pieniądze są wydawane. A moim zdaniem często są wydawane na ruchy pozorne. Więc daleko tej sytuacji moim zdaniem nie poprawimy. Podsumowując tę dosyć chaotyczną wypowiedź, nie jest tak, że czytelnictwo dramatycznie spadło, to jest kilkuprocentowy spadek. Natomiast dryfujemy ciągle na tym samym niskim poziomie. Naszym problemem nie są ludzie, którzy czytają. Możemy się zastanawiać nad liczbą, nad tym procentem tak zwanych intensywnych, nieintensywnych czytelników. Dramatyzować, próbować rozwiązać problemy, co się dzieje, dlaczego w poszczególnych grupach wiekowych to czytelnictwo tak dziwnie ewoluuje, dlaczego emeryci prawie nie czytają w Polsce. Dlaczego ludzie, którzy kończą wyższe studia, przestają czytać? Czy czytają coraz mniej, albo czytają tylko krótkie teksty? To jest problem. Natomiast najważniejsze, moim zdaniem, wyzwanie to jest duża część społeczeństwa, która ma coraz mniej do czynienia ze słowem pisanym. Dziękuję. Teraz tak Śląską podpytam, bo tutaj też znowu jakby wracamy też, rozmawiając o uczestnictwie w kulturze, wracamy do takiego wątku, też jak myślimy o kulturze, czy to jednak powinna być jakaś taka oderwana, wyłączona z życia codziennego sfera wartości, coś, co właśnie, nie wiem, chociaż jakąś taką podstawą polskiego etosu, czy w stopniu europejskiego etosu inteligenckiego, a kultura jako czymś, co jednak teraz częściej staje się po prostu czymś, co musi być jakoś tam użyteczne, co jest jakimś narzędziem, którym załatwiamy sobie problemy w różnych sferach życia. I tutaj no właśnie w tym badaniu wydaje mi się, że to, co jest wartością, nie wiem, ta hulajnoga brzmiała tak troszeczkę protekcjonalnie, nie wiem, rower wydaje mi się tutaj dobrym odniesieniem, że to jest taki ekologiczny wybór i chodzi o eksplorację, ale właśnie te próby wpisania, czytania z praktyki życia codziennego, to takie wątki się już na przykład, nie wiem, wcześniej w badaniach profesora Sztandaka pojawiały, na przykład tak mówienie o kulturze transportowej, że ważną przestrzenią dla Polaków, na przykład konsumpcji tekstu, to wyszło pewne konsumpcja tekstu brzmi badanie, jest właśnie, nie wiem, podróż komunikacją miejską. Czy może, no właśnie, nie wiem, nie chciałbym znowu wracać do tej ramy, którą sam, od której sam zacząłem, tak jakby poprawiania i albo, nie wiem, pogarszania się wskaźników, ale czy z kolei tutaj, no właśnie, jeśli chodzi o czytanie tekstów elektronicznych, pewna poręczność, tak jak nie wiem, rzeczy, no właśnie, nie wiem, poręczność telefonu komórkowego, nie jest jakąś taką nadzieją na lepsze wpisywanie lektury, no właśnie, takiej praktyki życia codziennego. I w takie rozstrzelenie czasu wolnego, o czym też profesor Szwendek pisał, prawda? Znaczy, jeżeli patrzymy, tak jak właśnie odwołam się do tych wyników badań, o których wspominałam, na to, że to przeczytanie tekstu, czy to w poczekalni, czy to w korku, czy gdzieś, ono się pojawia w wyborach respondentów. Czyli człowiek ma taki, przynajmniej część ludzi, ma ten odruch, żeby sięgnąć po tekst, że łatwo jest zacząć tam, gdzie się lekturę skończyło, tak? Że rzeczywiście te urządzenia usprawniają nam dostęp. Tylko trzeba pamiętać, że to jest chętnie i jakby, ale to też jest jedna z teorii, prawda, że chętniej zaczynają to robić ci, którzy rzeczywiście czytają, którzy poszukują narzędzi usprawniających to czytanie, czy pozwalających im czytać tam, gdzie dotąd było to utrudnione, bo książka była ciężka i ciężko było zapakować ich kilka na jakiś dłuższy wyjazd. Pytanie, na ile ten tekst i też jakiej długości w konsekwencji jest elementem zainteresowania tych, którzy słabiej, czy mniej chętnie z lektury korzystają, czy zostali do tej lektury zniechęceni przez system edukacyjny, na przykład, mówiąc wprost, tak? Gdzie to zainteresowanie przygodą lekturową zostało w nich, może nie zabite, bo to dramatyczne stwierdzenie, ale no mocno tak sponiewierane. No myślę, że skoro rzeczywiście ten nasz czas wolny jest taki rozstrzelony, to jest jakiś wyznacznik wzorów kulturowych właśnie, że to jednak tak będzie, że trzeba się może trochę pogodzić, że ten czas dłuższej lektury to jest ten czas po zakończeniu wszystkiego, co nam było dane w danym dniu zrobić, a to, co się nam przydarzy po drodze z konieczności, jest właśnie krótsze. Dziękuję.
Bo to w ogóle ciekawy dla mnie wątek, żeby powiedzieć, bo pani pojawiła się ta trauma edukacyjna. Ja znowu nawiążę do tego raportu o hierarchiach kulturowych, którym z kolei pokazała się też taka informacja, oczywiście tam tak oparta na niewielkiej próbie, ona miała coś ilustrować, ale myślę, że to był bardzo ciekawy wątek, że że społeczna elita też najczęściej wymienia potop takiego wśród swoich lektorów, tak to był potop, tak. Więc ja myślę, że rzeczywiście coś się zmieniło i ten wątek w ogóle poszatkowania czasu wolnego, praktyk, kanonów, to wszystko jest super myślę, interesujące i też pozwala nam trochę inaczej to przeczytać. No właśnie cieszę się, że Maciek zgłaszasz, bo to też, ja mam wrażenie, że z kolei w polskich badaniach literackich, socjologia literatury przez pewien czas poszła podstawkę i wiem, że Wiglu trochę do tego wracacie, więc może właśnie tak jakbyś... Tak, tylko nawiążę, może raczej to też przykład z takich małych badań, które akurat w trochę innym celu podpadają w proces twórczy, też wspomniano tutaj dr Buchner, prowadziliśmy na blogerach, to były rozmowy z blogerami, ale też jeden z tych wątków dotyczył czasu wolnego, właśnie tutaj pojawił się interesujący, mianowicie generalnie pojawiła się taka pewna regularność, bo oczywiście można było jakoś pogłębić ilościowo, bo grupa była mała, natomiast było takie spostrzeżenie ogólne naszych badanych, że właśnie jakby takie blogi żyją w zasadzie w ciągu dnia, znaczy nie pamiętam, czy to przed nim się nie pojawił Państwa w badaniu, to znaczy to, że jakby w ciągu dnia właśnie jest ten moment właśnie w pracy, czy w szkole, czy gdzieś właśnie, żeby zajrzeć na blog, czy pewnie jesteśmy na Facebooku, na przykład przeskakujemy, że to jest ten czas tych małych tekstów, krótkich tekstów, właśnie rozmawiamy tekst krótki, tekst długi i jak to się zmienia. I taką ogólną ramę chciałbym tutaj właśnie taką wypowiedź o tych nowych tekstach wprowadzić, no bo ogólna rana byłaby taka, że my tutaj cały czas rozmawiamy, znaczy nawet mówię o tekstach elektronicznych, bo myślimy książką, że myślimy o tekście właśnie takim, o tym zresztą, co Wendy Griswold nazywała tak, czytaniem przez duże C, czy reading przez duże R po prostu, to znaczy takim właśnie czytaniem ze skupieniem, takim dłuższym i tak dalej. Natomiast te nowsze formy tekstowe, które też się jakby zaczynamy bardziej zajmować, które są coraz bardziej popularne, spełniają nieco innego typu uwagi, może bardziej gazetowego, powiedzmy, znaczy takiego migawkowego. Ale tutaj pojawia się teraz to pytanie, czy oczywiście to jest czytanie inne, może też w innym celu, bardziej jest to na jakimś kontekście, bardziej może narzędziowe, bardziej informacyjne, czy też relacyjne, bo ja czy poczytam coś, co na przykład moi znajomi z Facebooka umieścił na profilu, więc jak chcę zobaczyć, o co tu chodzi, albo czytam jakieś komentarze, więc mieszkam to w jakimś kontekście. Na skutek, czy to czytanie jest czytaniem gorszym od czytania tych tekstów długich. To jest pytanie retoryczne, ale można oczywiście żeby je rozwijać. A drugie pytanie też jest trochę trudniejsze, czy jakby jest tak, że te grupy, powiedzmy, czytających tak, te długie teksty oraz te grupy czytające, znaczy na ile te dwie grupy się pokrywają, znaczy na ile po prostu mamy coś takiego, że nie, może więcej ludzi czyta te teksty krótsze, mniej dłuższe. Wydaje się chyba niestety, że to są cały czas te same osoby. To jest jakby powiedzmy, to może być tutaj kłopot. Natomiast wydaje się, że właśnie taka forma czytania, nowa forma czytania, jest też pozostająca poza pewnym takim radarem naszych tutaj zainteresowań badań, jest interesująca. Znaczy tak, bo nie zgodziłbym się tutaj, jak pani tu wspomniała na przykład, że tutaj zmienia się forma, czy na przykład e-booka zmienia się forma, ale i poza tym nic więcej. Ale to znaczy, po blogów już mamy do czynienia z zupełnie innym typem jakby zaangażowaniem, bo to jest jakby tekst, który powstaje rzeczywiście już w jakiejś wspólnocie, już w jakimś takim bardzo głębokim, lokalnym kontekście. Czytanie, to komentowanie jest już jakby pewną wymaga pewnej kompetencji i jest pewną taką czynnością nieco innego rejestru. Więc kończąc tę ramę wracania do tego pytania, króciutko dosłownie. W instytucie, oczywiście to też jest jakby ten temat, nie jest to mainstream naszych zainteresowań, a może wręcz przeciwnie, natomiast coraz mocniej jakby
czy zainteresowanie właśnie takimi nowymi formami piśmiennictwa, właśnie od tej strony czytania też, to znaczy właśnie próbując jakby takie formy, które były do tej pory tylko spychane, no bo to nie jest, no, to jest blog, właśnie, znaczy do tej pory w dwóch rzeczach tam, gdzie właśnie zajął czymś porządnym, jakimś słowackim, takimi blogami, ale jest także ten, że po prostu jest tutaj pewien właśnie potencjał do zbadania właśnie na tym polu komunikacji, znaczy tego jak te teksty funkcjonują, do czego są wykorzystywane, w jakich kontekstach się pojawiają. I to jest cała masa nowych problemów właśnie z zakresu komunikacji literackiej, czyli nie tylko czytelnictwa, które jest taką kategorią bardzo już skostniały tego druku, no, znaczy właśnie, że produkujemy teksty, rzucamy je społeczeństwu i patrzymy, czy czytam, tylko że to raczej zachodzi dużo głębsza interakcja. Ja myślę, że są takie teksty pisane przez blogerów, które wymagają dużych kompetencji, żeby przeczytać ze zrozumieniem. Są takie, które są tekstami nadal prostymi i jakby poniżej pewnych kompetencji kulturowych. Na tym polega w dużej mierze internet. Natomiast to, co ja obserwuję, natomiast nie mam twardych badań na ten temat, to malejąca liczba ludzi, którzy są w stanie skupić się na dużych tekstach, tylko dużych tekstach. I tutaj już naprawdę nie ma znaczenia, czy czytają te teksty w internecie, czy to jest papier. No, obserwuję to na przykładzie swoich dzieci, które oczywiście siedzą nosem w smartfonie i czy dużo rzeczy robią. Teksty, które czytają też również tekst potrzebny im do studiów. Natomiast książkę czytają papierową, bo inaczej się twierdzą, że inaczej pracuje ich mózg. Obejmują większą część tekstu dzięki temu. I to jest pytanie, dlatego jesteśmy bliscy tego, że będziemy tak o tej kulturze elitarnej mówić z pewnym, jako takiej cioci, która jest w domu starców, ale coś się dzieje niedobrego w ciągu ostatnich 25 lat w Polsce, to dotyczy zarówno systemu edukacji, jak i miejsca w kulturze, w mediach publicznych, nie tylko. Podam jeden przykład, który jest z innego kraju, z Włoch. We Włoszech, proszę Państwa, Benini czyta radio i publiczność szalenie czyta Boską Komedię Dantego. I ma słuchalność niewiarygodną. Proszę mi podać taki przykład dotyczący polskiej klasyki, czy w ogóle klasyki światowej, który by tak zaistniał, w podobny sposób zaistniał w polskiej kulturze w ciągu ostatnich 25 lat. Nie ma. Jeśli publiczność włoska słucha Beniniego w radiu, a to nie jest łatwy tekst, to znaczy, że cały czas system edukacji jednak działa tak, że dostarcza jakiegoś instrumentarium do zrozumienia tego tekstu. I nikt nie mówi, że to w ogóle jest passé, że tego już... Nawet jeśli, nie mam twardych danych, ale no, takich przykładów z polskiego życia kulturalnego i korzystania i dostępności tej tak zwanej kultury wysokiej funkcjonowania jeszcze szczególnie jest u nas coraz mniej. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo pewien rodzaj demokratyzacji w kulturze przy braku kompetencji de facto oznacza jej zwulgarnienie, co obserwujemy na przykładach, nie wiem, blogów czytelniczych, które są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom, ale oni już akceptują teksty pisane nie gramatycznie, nie ortograficznie, o czytanych książkach. I nie ma jakby takiego, za tym nie idzie rodzaj pewnej korekty w tym środowisku internetowym, że okej, cudnie, człowieku, że przeczytałeś książkę, ale te słowa poprawnie pisze się ortograficznie tak. A ja to jest problem, myślę też właśnie taki wątek, jak ustawić i badanie i dyskusję wokół nich, żeby znaleźć jakiś balans pomiędzy unikaniem jednak nazbyt normatywnych założeń, które mogą nam przesłonić pewne procesy, ale z drugiej strony nie popadanie w taki populizm, tak, że musimy tę poprzeczkę tak bardzo obniżać, żeby to było inkluzywne i żeby wyszło jednak koniec końców, że jest... Na końcu to będziemy mieć bardzo wąską elitę, bardzo dobrze wyedukowaną, prawda? I
to jest też taki wątek, to Maciek o tym wspomniałeś, tak, że być może to są w kółko te same osoby. Ja pamiętam, jak w Centrum Cyfrowym też robiliśmy kiedyś badanie kompetencji cyfrowych i tam się okazywało koniec końców, że te kompetencje są wśród ludzi, najwyższych wśród ludzi, którzy mają klasyczny kapitał kulturowy wysoki. Tak? Jest też sporo takich opracowań, które pokazują, że jeśli chodzi o sposoby korzystania z komputera, no to dobrym ciągle wskaźnikiem w wielu przypadkach jest to, ile kto ma książek na półce w domu. Tak? Bo tutaj nie chodzi oczywiście o to, że książka jest magicznym przedmiotem, który coś robi, ale jest też markerem pewnych aspiracji. Tak? Ja zgodzę, żeby też nie podobnie. Właśnie po pierwsze jakby stronił od takiego właśnie wskazywania tego, że zróżnicowania tej kultury, że jest tam dobra kultura książki i ta cyfrowa, no, że bywają dobre, oczywiście, że bywają dobre rzeczy, bywają złe. Natomiast tak samo też bywają złe książki, znaczy mówi się po prostu, że kto nie miał w ręku złej, bardzo złej książki, niech pierwszy ci kamieni. Oczywiście system jest inny i oczywiście wydawnictwa, a nawet te złe wydawnictwa lepiej może reagują, ale poza tym to bym nie prowadził tego różnicowania. I druga rzecz, a potem była do tych Włoch, znaczy jasne, że to jest też piękna akcja, u nas też różne takie rzeczy też trafiają, natomiast Włochy mają duży problem, czyli Włochy mają duży problem z kulturnym analfabetyzmem tak naprawdę, więc to też nie jest takie jednoznaczne. Na pewno też ta kultura wysoka właśnie, powiedzmy tego, że ta klasa ludzi, którzy się cieszą słuchaniem Dantego w radiu, jest może lepiej, inaczej ma powiedzmy sformułowane potrzeby, natomiast tam też jakby na dole, bo może nie używajmy tych narodów, wśród nieczytających jest też bywa po prostu nie najlepiej. To są zjawiska w każdym społeczeństwie, tylko jest pytanie takie, czy klasa polityczna coś dalej z tym robi. To, co ja obserwuję w społeczeństwach zachodnich, to jednak są jakieś korekty, znaczy zbudowano sieć bibliotek we Francji porządną, tak? To, co robi się z czytelnictwem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w krajach skandynawskich, też pokazuje na jakąś drogę. Korekty, które wprowadzają te rządy w swoich programach czytelniczych. Ja tylko obserwuję jakieś spadki procentowe. To pokazuje jednak na stałe obserwowanie tego, co się dzieje z potrzebami kulturowymi, jak one ewoluują. Oczywiście społeczeństwo włoskie, wszystkie społeczeństwa zachodnie zmienia się bardzo. I coraz bardziej różnicuje również etnicznie, kulturowo. To też jest powód dla tych procesów. Natomiast to, czego tutaj u nas brakuje, to reagowanie na to, co się zmienia. Jeśli potencjalny odbiorca jest bardzo zabiegany albo leniwy, albo zmęczony długim tekstem, to się mu dostarcza łatwy tekst. Dostarczą się teksty niedoredagowane, bo na nim nie zwraca uwagi. I dostarczą się teksty takie coraz krótsze. Z tym mamy do czynienia na dużą skalę. Już pomijając to, że już prawda, programy komputerowe zaczęły pisać książki wedle algorytmów na podstawie analizy milionów tekstów danego gatunku. No to też mamy odpowiedź rynku na to, co się zmienia. To jest pytanie, czy o to nam chodzi? Czy oprócz tego, że ci, którzy produkują owe programy komputerowe, pracują dla Amazona czy dla japońskiej firmy, zarabiają na tym pieniądze, czy za chwilę będą zarabiać na tym duże pieniądze, sformatowanych tekstach. Ale tam nie będzie miejsca na takie kategorie jak pamięć, jak czy to będzie już czysta rozrywka, narracja, która ma zająć naszą głowę po powrocie z pracy albo w drodze do pracy. Dziękuję. Taką minę komunikującą dystans. Nie. Minę komunikującą.
znaczy wszystkie rzeczy, których tutaj słuchamy, to są rzeczy, z którymi się w pierwszej chwili bardzo zgadzam, a po 10 sekundach już bardzo się nie zgadzam. To jest tak, że posługujemy się bardzo ogólnymi kategoriami. Na trzy rzeczy zwrócę uwagę na przykład. Mówimy, że czytelnictwo spada. No, Cebosławie w styczniu wyszło plus 3%, czy jakby plus 3 punkty procentowe w porównaniu do zeszłego roku. To jest badanie realizowane od 10 lat systematycznie w styczniu, tak? Pomijamy, nie zauważam. Są dwa typy badań. Jedne są takie, które są dociec jak jest, drugie są takie, które mają zakomunikować to, co ktoś już wie, co mają zakomunikować i szuka tylko tak zwanej podkładki. Ja się zetknąłem z jednym z drugim rodzajem, pracując trochę w branży, no też wydawniczej właśnie, bo ona wydawała teksty internetowe. To znaczy, jest coś takiego jak po prostu badania służące polityce szeroko rozumiany. Może to jest polityka między jakimiś dwoma pokojami, prawda? Każdy chce czymś podeprzeć swoje stanowisko. Ja bym życzył czytelnictwu w Polsce więcej badań zaczekających jak jest, a nie tych, które próbują znaleźć uzasadnienie dla tego, co ma być. I jest taka ciekawa obserwacja ludzi, którzy nie potrzebują się badaniami posługiwać filozofów niektórych, że nam brakuje po prostu wyobraźni. To znaczy, ja powiedziałem, że pasażerem w tym samochodzie jest Ministerstwo Kultury, a to jest też Ministerstwo Edukacji. Jeżeli człowiek we wczesnym wieku się nie nauczy składać w sposób przezroczysty, ja tu cytuję filozofa, niedawny tekst. Jeżeli nie nauczy się składać liter w sposób niezauważalny, jak patrzymy przez tą szybę, nie skupiamy się na szybie, tylko na tym drzewie za oknem, prawda? Jeżeli my się będziemy przyglądać tej szybie, to przyjemność zaglądania tego drzewa jest żadna. Jeżeli człowiek czyta składając litery, a nie przemawiając bezpośrednio do swojej wyobraźni, nie ma przyjemności z czytania. Więc ja bym maksymalizował przyjemność we wczesnym wieku z czytania. Jest rzeczą oczywistą, że tam, gdzie książek nie ma w domach, na półce ta przyjemność będzie mniejsza. Pytanie teraz, jak to zrobić? Być może pewną protezą są lektury audiowizualne. Powiem uczciwie, jakbym miał dzisiaj wieczorem decydować się na czytanie czegoś drukowanego albo na obejrzenie pirackiej, oczywiście wersji tak zwanej pirackiej gry o tron, to przecież wiadomo co zrobić, tak? Złożoność niektórych seriali, niektórych tekstów audiowizualnych, bo ja lubię tak o tym mówić, tak? To też są teksty przecież. Dlatego, że libretto tego jest nieraz dużo bardziej złożony niż to, co mogę przeczytać dziś nawet przez cały dzień w gazecie, tak? I to tak zwanej jakościowej gazecie. Też więc są różne książki. Wybór jest niekiedy jasny, tak więc maksymalizacja wysku z przyjemności, jak najmniej słabych silników w obudowach mocnych samochodów, które nadwożą tylko po mieście, tak, po Foxa. Możemy po Foxa przez jakim przejechać i to robi wrażenie, prawda? Bo tam jedzie, bo tam się jeździ w bardzo wolnym tempie zazwyczaj, więc silnik z malucha. Gdyby udźwignął Ferrari, to będzie też świetnie, więc jak najmniej takich sytuacji, jak najwięcej dociekania jest. Jak największy uzysk z wyobraźni, są takie, jak największa inwestycja w wyobraźnię we wczesnym wieku. To jest coś, co mi się wydaje, bez żadnych badań możemy się na takie dwa punkty zgodzić. Trochę mówię niezgładnie, bo ja się tak z góry przygotowuję do tego, co mam powiedzieć, słuchając co innych. No. Więc kiedyś to jeszcze ujmę bardziej z faktów. Dzięki tych wątków jest dużo, ja się też cieszę, że znowu jakby pojawiły się do seriali, bo to wydaje mi się też, że dobrze, no, mamy tutaj pewną analogię, tak, jakby w tej prezentacji bardzo mi się podobało to określenie podczytywanie, tak, też to pytanie, tak, tekst z papieru, z innych nośników, ale też właśnie przewaga, czy może nie przewaga właśnie, tak, jakie ustawić relacje pomiędzy tymi dłuższymi tekstami i krótszymi, ale ja też tak patrzę na gesty dokonywane w naszą stronę, że mamy jeszcze 5 minut, a skoro się tutaj tak jamiona pomiędzy inkluzywnością i kulturą hierarchiczną, to może zróbmy tutaj też taki kompromis i Piotrek dobrze myślę podsumował to jakby no właśnie na pewne wspólne mianownik tutaj nam się udało zgodzić. Ale może mamy jednak mamy jeden mikrofon bez kabla, więc może mamy czas na dwa pytania z sali. Tak.